proszę. Czyli bierzemy dwa kawałeczki. Bierzemy po dwa kawałki. Ja biorę mały. Śmiało, śmiało. Słuchajcie, zobaczymy, jakie to pójdzie. Jak one będą jadły najlepszą pizzę w mieście. Oczywiście grali sponsorem Turbinali 2017. Jest najlepsza pizza w mieście. Pizza Tatu przy ulicy Podgórnej 12. Dziewczyny, jesteście gotowe? A mamy, kto pierwszy zje, tak? To dopiero pierwszy kawałek, a musicie dwa skonsumować. Inaczej się spytam, czy jesteście gotowe? Tak! Śmiało, jeszcze głośniej, czy jesteście gotowe? Tak! Słuchajcie, pizzę w górę. 3, 2, 1 i start! One jedzą i oczywiście powtarzamy, leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że leży na wieży. Śmiało! Śmiało! Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że leży na wieży. Dobra, prosto. Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że leży. Na wieży, jest. Śmiało, śmiało. Doping, doping, kochani. Wielki doping. Zawodniczka numer 2. Śmiało, ukryć. Śmiało. I uwaga, powtarzamy. Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że leży na wieży. Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że leży. Na ale gdzie? Na wieży. Na wieży. Na wieży. I konsumujemy, konsumujemy. Jemy. Śmiało, śmiało. Ale usta. Jechał dobra pizza? Pyszna. To teraz leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że leży na wieży. Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że wierzy. No tak, śmiało, śmiało. Dziewczyny konsumują, mamy dopingujemy. Śmiało, grani. Dobrze, uwaga, więc lecimy dalej. Gryzki, śmiało. Jemy, konsumujemy. Najlepszą pizzę w mieście, pizza Tatu przy ulicy Podgórnej 12. To teraz szedł Sasza suchą szosą, susząc sobie spodnie. Sasza suchą szosą, susząc sobie spodnie. Na ulicy Podgórnej 12, tak, grani. Śmiało, jemy. Śmiało, ugryź. Wiem, że ci smakuje. Większy gryz. Śmiało. I teraz szedł Sasza suchą szosą, susząc sobie spodnie. Szedł Sasza suchą. I co dalej mu? Susząc sobie spodnie. Słuchaj, dzięki za salami, które akurat trafiło na mój mikrofon. Słuchajcie, kochani, a my lecimy dalej. Szedł Sasza suchą szosą, susząc sobie spodnie. Szedł Sasza szosą suchą, susząc sobie spodnie. Ale ostra! Ostra, bardzo dobra, naprawdę. Ostra pizza jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. To teraz lecimy dalej. Konsumuj, dalej. Śmiało. Wiem, że... potrafi zjeść więcej, naprawdę. A Maciej dzisiaj powiedział. To teraz lecimy dalej. Jola lojalna i Jola nielojalna. Lojalna, Jola nielojalna. No dobrze, troszeczkę zmieniła dziewczyna. To teraz inaczej. Jola lojalna, Jola nielojalna. Jola nielojalna. Dobrze, śmiało, konsumuj dalej. Oj, spadła ci kukurydza, no niestety. Boże, dajcie wody. Lecimy śmiało, ja widzę, że tutaj dziewczyny kończą. Zawodniczka z numerem drugim, środkowa zawodniczka już praktycznie dokończa, ale śmiało, jest jak u siebie w domu. Śmiało. Wiem, że się kamery patrzą, że tutaj widzowie również telewizji obserwują ciebie, jak konsumujesz pizzę, ale my widzieliśmy, jak jesz w Tatu. I powiem ci, zajęło ci to dosłownie 3 minuty 26 sekund. Kolejny kawałek dla koleżanki. Śmiało. Tak, dokończyła. Proszę bardzo. Ja nie zjem więcej. Zje więcej, naprawdę. Słuchajcie, kochani, walczymy o główną nagrodę i teraz koleżanka z numerem drugim. Śmiało, smacznego. Smacznego. Większy gryz, no dziewczyno, nie bądź taka. Większy gryz. I teraz jeszcze jeden kawałek. Troszka je za mnie. Halo, jeszcze jeden kawałek dla koleżanki. Lecimy. Śmiało, wybieraj, który pierwszy, który lepszy. Tak. A było mi zimno już. Jest ostra, jest bardzo dobra. Więc teraz jeszcze raz gryz. Śmiało. I Jola lojalna, Jola nielojalna. Jola nielojalna. Pięknie, zaraz ona konsumuje. Gorące brawa na niej. Śmiało, Eldong. Dajcie no właśnie, dostałaś trójkącik i jeszcze go nie skonsumowałaś. Śmiało, gryź go, śmiało, większy gryz. Nie mogę. Wiem, że potrafisz więcej. Jest, najlepszą pizzę w mieście Tatu. I teraz uwaga, Jola lojalna, Jola nielojalna. Jola lojalna, Jola nielojalna. Może będzie to. No pięknie, tak to fajnie leciało. Dzisiaj wieczoru oni konsumują pizzę.
Już trzeci kawałek trafił do zawodniczki numer jeden. Drugi, a widzisz, jesteś czujna. Chciałem Ciebie sprawdzić, czy jednak nie tutaj słuchać, czy są dobrze negocjowane odsłuchy, ale jednak są bardzo dobre. Śmiało jest! Wiem, że jest ostra. Ostre dwa razy piecze, powiem Ci szczerze. Tak naprawdę. Słuchajcie, kochani, śmiało, jemy. Jemy śmiało, tak. Śmiało, ale pani doping większy na dziewczyn. Większy doping. Chociaż ty. Może półtę chociaż. Ile jeszcze mamy kawałków? Wodę później. Później będzie woda. Nie, o to chodzi, żeby nie wymiękać. O to chodzi, żeby nie wymiękać. Śmiało. No weź ugryź. Ugryź więcej. Ugryź więcej. Tak, za małe. Za bójka, za dziadka. O, pięknie. Jaka ona jest? Ostra, dobra. Słuchajcie, kochani, one konsumują. Gdzie jest więcej? Więcej pizzy, śmiało! Kochani, więcej dopingu z waszej strony dzisiejszego wieczoru podczas Turbinali 2017. Słuchaj, jak się czujesz po ostrym? Gorąco ci jest, to się rozbierz. Śmiało. Słuchajcie, kochani, żeby jeszcze po ostrej pizzy było gorąco. Ja rozumiem, że co? Niektóre potrafią, wzruszyłaś się. Tak, wzruszyłam się. Dajcie powiedz wody. Mi, co teraz czujesz? Dajcie wodę. Ciepło jest, cały czas ciepło. Gdzie woda? Jest, śmiało, dziewczyno. Hej, dziewczyno, nie bądź taka. Zjedz pizzę na luzaka. Śmiało, dziewczyno, dajesz, nie przestajesz. Śmiało. Śmiało, jedz szybciej, większe gryzy, no wiem, że potrafisz. Jak zjem, to wygram, tak? Jak zjesz, to wygrasz, śmiało. To teraz za mnie zjedz, no. Am. No jeszcze bardziej, no. Zjedz, dziewczyno, całego wóz. Cały kawałek, no śmiało, jest! Poszło na całość, teraz konsumujemy. Am. Jak się czujesz, dobra pizza? Nie. Jeszcze raz to powiedz. Jeszcze raz, powiedz. Nie. Zaciekanie, ona naprawdę ma pełne usta pizzy dzisiejszego wieczoru. Ona mówi, że ta pizza jest najlepsza pizza w mieście, czy to prawda? Prawda. Słuchajcie, kochani, pizza trafia, najlepsza pizza w mieście. Zostało nam coś? Dwa kawałki nam zostały. Dwa kawałki. Słuchajcie, ja już wiem, co wygrał, ale myślę, że ona da radę jeszcze. Dasz radę? Nie. Słuchaj, na jutro się wygrał. Już. Tak, ja jej oddaję to zwycięstwo. Tak? Ja też. Oddajecie? Oddaję jej to. Szef Kasia. Zaciekani, jak to mówią, z Kasią ci się upiecze i upiekła się. Ta niesamowita, najlepsza pizza w mieście Tatu przy ulicy Podgórnej 12. Ladies and gentlemen, przed wami niesamowita pożeraczka pizzy Tatu, najlepszej pizzy w mieście, Kasia Katarzyno. Kasiu, Kasieńko, co w sobie masz? Pizzę całą w sobie zjesz. Wow, jak się czujesz? Oczy mi zabił. Słuchajcie, dajmy troszeczkę kubku zimnej wody, aby Kasia mogła się napoić. Już nie muszę jeść? Kasiu, śmiało! Nie, musisz zjeść. Walczymy o drugie miejsce, dziewczyny! Oddaję jej to. Nie oddawaj. Oddaję jej to. Śmiało, jedz. Jedz, śmiało. Już mogę na dół. Ale spokojnie. Zrób to jeszcze raz, abyś wygrała i zrobiła na podium drugie miejsce. Cały kawałek. Uwaga, tak jak pożeracze. Ale zrób tak. Okej. Śmiało. Idź na całość, naprawdę. Mówię ci to. I jeszcze. Jeszcze gryzka. Śmiało. Wkładaj, śmiało. Jak się czujesz? Zaciekanie, mamy drugie miejsce! Gorące brawa! Dorota! I ona się przedstawi, jak masz na imię? Tak, ja wiem, że ma na imię Dorota. Gorące brawa dla niej! Szanowni Państwo, oczywiście dla Kasi główna nagroda, która im za chwileczkę powędruje. Kasiu, czy masz dosyć pizzy? Oczywiście.
To powiem ci, że dzisiejszego wieczoru nie będziesz miała dosyć pizzy, ponieważ dwie pizze, główna nagroda, trafia specjalnie dla ciebie, abyś mogła podzielić się z przyjaciółmi, z kolegami, z koleżankami, również z tą paczką, którą przyszła się dzisiejszego wieczoru podczas Trójminali 2017. Kasiu, powiedz mi, z kim się podzielisz? Oczywiście z Natalią i z Dorotą. Natalia, Dorota, tak, one jeszcze nie mają dosyć pizzy. Słuchajcie, kani, pizze trafiają specjalnie do Kasi, główna nagroda. I oczywiście, kani, nagrody pocieszenia opróbowane przez FWSZ Bębrągu. Szanowni Państwo, czyli Wesoła Wyższa Szkoła Zawodowa Bębrągu, organizator Turbinali 2017.